Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostaje nam po latach herbaty szklanka wiernej. Póki ciebie, ciebie nam pić, buty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, herbatko. Póki ciebie, ciebie nam pić, buty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko. Uroczystość dzisiejsza odbywa się z okazji świąt wielkanocnych i Międzynarodowego Dnia Inwalidy. Dzień ten został ustanowiony przez Międzynarodową Federację Inwalidów Wojennych, Cywilnych i Pracy w 1959 roku. Spotkania organizowane są co roku w miesiącu kwietniu. Stanowią one okazję do spotkań osób starszych i niepełnosprawnych z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej. Bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników spotkania. Z okazji Światowego Dnia Inwalidów chciałbym złożyć wszystkim tym, którzy są skupieni w tym kole tomaszowskim, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, aby budząca się wiosna przyniosła im radość z życia i tak jak bardzo wiele słów tutaj padło odnośnie babć i dziadków, aby z radością zajmowały się swoimi wnuczętami. Wszystkiego najlepszego. Ja też życzę Państwu wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia przede wszystkim, mniej stresu, a babcie, żeby zajęły się nie wnukami, tylko sobą. Prawda, że ja trochę tam tego wyjechały na wycieczkę i w czasy, żeby, bo to są, prawda, już nie chcę tak mówić, ale ja powiem o sobie, że to jest ostatnie godziny naszego spędzenia właśnie na tym świecie. Dziękuję za zaproszenie Pani Przewodniczącej. Faktycznie jest po świętach, ale to ten wesoły dzień nastał i ten czas radowania się. W związku z tym ja Państwu życzę też wszystkiego dobrego w tym okresie poświątecznym, w tym okresie wiosennym. No i oczywiście życzenia i gratulacje z okazji nadchodzącego Waszego święta, bo to kwiecień, to również święto emerytów, rencistów i inwalidów. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego na ten wiosenny czas, wszystkiego dobrego z okazji Waszego święta. Babcie, pomóżcie jeszcze trochę swoim dzieciom, tutaj powiem, bo miejsc w przedszkolach brakuje, dlatego że rząd zgotował nam znowu problem, przedłużając wprowadzenie tej reformy oświaty dla tych dzieciaków wczesnoszkolnych o 2 lata. Byliśmy przygotowani na to, żeby utworzyć klasy zerowe, żeby przyjąć 5-latków, ale no niestety przez przedłużenie o 2 lata tego zabiegu powoduje, że dla 3-latków i 4-latków brakuje nam dzisiaj miejsc. To jest dużo, bo to jest około 300 miejsc. Myślę, że jeszcze 100 zdołamy poupychać. Może uda nam się utworzyć dodatkowe zerówki jeszcze w szkołach. Ale proces niestety został wstrzymany, na który byliśmy przygotowani. Także jeszcze proszę o 2 lata cierpliwości. Jeżeli nic się nie zmieni, w 2014 roku wszystkie dzieci 6-letnie pójdą do szkół. Spowoduje to uwolnienie miejsc w przedszkolach i myślę, że tego problemu już nie będzie. Wtedy to rzucicie wszystkie na emeryturę, panie. Ale i dziadkowie również, bo widzę na spacerach wielu dziadków również zajmuje się dziećmi. Po co, chłopy gorsze? Nie gorsi. W związku z tym na ręce pani prezes z życzeniami te wiosenne kwiaty, żeby wam się działo jak najlepiej. Wszystkiego dobrego. Ja ze swojej strony chciałam Państwu również życzyć wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Zawsze takie spotkania są ubogacające i dla mnie, i myślę, że też dla Państwa, dlatego że każdy z nas w tej społeczności jest potrzebny. Każdy ma swoją niepowtarzalną i wyjątkową rolę. Rola dziadków jest bardzo ważna i potrzebna i w życiu rodziny, wiemy jak to jest niezbędne, ale i w życiu społecznym. Ten siwy włos to również znak tego, że
za tym siwym włosem idzie taka mądrość życiowa. I tej mądrości bardzo często młodzi ludzie mogą szukać właśnie u Was, u osób starszych i dlatego jesteście niezbędni. Dlatego w tym procesie wychowawczym, w procesie rozwijania siebie nawzajem jesteśmy sobie nawzajem niezbędni, potrzebni. I dlatego dzisiaj Wam dziękujemy za to, że jesteście. Życzymy Wam, aby ta budząca się przyroda, wiosna, te święta mają do siebie, że są bardzo ważnymi świętami, jest to swoją oktawą, a więc jeszcze jakby przedłużenie celebracji tych świąt. Dlatego znajdujemy się w oktawie świąt Wielkiej Nocy, a zatem jak najbardziej ta uroczystość dzisiejsza jest uzasadniona i dlatego życzę, aby zmartwychwstały Chrystus przynosił radość, pogodę ducha, wzajemną miłość i życzliwość, aby nie zabrakło również wdzięczności za to, co było i za to, co jest. I tego Wam wszystkim życzę. Szczęść Boże. Dzisiejsza uroczystość jest to połączenie świąt wielkanocnych ze Światowym Dniem Inwalidy. I na uroczystość tę zaproszone zostały władze starostwa, władze miasta i władze okręgowe naszego Polskiego Związku Emerytów i Rencistów oraz nasi członkowie. Wśród naszych członków są również ci, którzy są członkami i artystami jednocześnie, którzy po prostu będą umilali naszą całą tą uroczystość. I choć skończyła 40, dziewicą cnotliwą była. Bogactwa bez liku poną miała, jak głosi legenda. A na szyi zaś, Bóg wie po co, nosiła wstążkę czepo. W zamczysku księżnej Ludmiły zrobiło się widać nudno, bo kiedyś księżna westchnęła i rzekła smętnie: ha, trudno, jeśli się zjawi amator, zostanę tu wierną żoną, ale trzeba będzie poradzić z tą moją wstążką czerwoną. Patrzę, woda nie leci, no to ja na łazienki odkręcam kran i co? Woda nie leci, to ja do męża. Stefan, woda nie leci, a on mi na to. Jak się goliłem, to woda była. Skomplikowany miał charakter. Odrobiłem ten pierwszy, który w moim życiu zjawił się i do złej gry potrafił robić dobrą minę. Niestety, do tej gry czasami wciągał mnie. Z pozoru cichy i spokojny, niezbyt chodny. Ceni wygody i pieniądze, tak jak mi. Gdy go rzucałam, nie obeszło się bez wojny. Nic w tym dziwnego, bo to był Czy ten pan i pani są sobie zakochani? Czy na pani tego pana chce? Tą całą bądź rozwój i prowadzi przed ołtarzem, lecz na prądę niech już nie w tobie jest. Czy ten pan